Jak się grało na nowej pozycji? No ja już kiedyś tam w przeszłości dawno temu grałem na tej pozycji, także było to nie była to jakoś taka nowość. No ale faktycznie dawno nie grałem. Trzeba się przyzwyczaić. No ale myślę, że nie było jakoś tak najgorzej, chociaż tutaj w drugiej połowie była taka sytuacja, co Patryk Klofik mi wycofał, mogłem się troszeczkę lepiej zachować i strzelić bramkę. Było tak, że po tej 60 minucie zyskaliście przewagę, ale takie wrażenie z trybun, jakbyście chcieli po prostu wjechać z tą piłką, szukaliście partnera w polu karnym, a nie próbowaliście strzelać. No, można tak powiedzieć, bo jesteśmy jeszcze, tak cały czas się zgrywamy, cały czas się poznajemy, może brakuje jeszcze troszeczkę takich pewnych zachowań. Ale najważniejsze, że są 3 punkty, że udało się strzelić. Tutaj gratulacje dla Pawła, ładny strzał w końcówce. No i nic, pozostaje teraz, jedziemy na flotę jako zwycięzcy teraz po meczu i chcielibyśmy kontynuować dalej ten zwycięski marsz. Kuba, powiedz, jakie zadania miałeś na tej pozycji? Co trener ci zalecił? Miałem przede wszystkim wywierać presję na środkowych obrońcach, żeby nie mogli rozgrywać piłki. Myślę, że w pierwszej połowie dobrze się z tego wywiązywałem, w drugiej też. No i dobrze by było, jakbym strzelił jakąś bramkę jako ta 9, no ale niestety nie udało się, ale koledzy wyręczyli i tak jak mówię, najważniejsze są te 3 punkty. Gratulacje. Dziękuję bardzo.